dialog, dla których dobro tego miasta, jego rozwój są bardzo ważne. To osoby kompetentne w swoich dziedzinach, które działały już w samorządzie, albo osoby, które dopiero rozpoczną tą swoją drogę pracy na rzecz mieszkańców tego miasta. Szanowni Państwo, osoby, które razem ze mną będą chciały działać na rzecz lokalnej społeczności, to osoby, które chcą się mocno zaangażować, aby to miasto rozwijało się coraz lepiej, coraz szybciej. To osoby, które chcą współpracować z rządem, z samorządem na wszystkie inwestycje, które miasto może przyjąć, aby się jeszcze lepiej rozwijało. To osoby otwarte, powiedziałam kompetentne, kompetentne w swoich dziedzinach, z którymi mam nadzieję będzie mi się dobrze współpracować, jeśli mieszkańcy powierzą mi swój głos w wyborach. Bardzo proszę teraz o przedstawienie osób, które w poszczególnych okręgach będą reprezentować Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Miasta Nowego Sącza.